jest dlatego piękna, ale jeżeli nie znajdujemy się na miejscu, w którym dzisiaj my byłyśmy. Wygrywamy mecz i niestety kończy się to porażką. No, jest to bardzo smutne dla sportowca, szczególnie, że my byłyśmy bardzo silną drużyną. Niestety przegrałyśmy. Nie wiem nawet, co mogę powiedzieć więcej. Jest nam po prostu przykro. Myślę, że decyduje przede wszystkim głowa, a w drugiej kolejności umiejętności. Myślę, że Marta była bardzo dobrze przygotowana. Jest ona świetną zawodniczką kończącą. No ale akurat często się tak zdarza, że wpadają dwie zawodniczki na siebie, które walczą zupełnie inaczej. No i często jest tak, że nawet słabsza przeciwniczka może okazać się lepsza. No i tutaj tak było właśnie. Nie mamy żadnych pretensji do Marty, bo zrobiła naprawdę kawał dobrej roboty dzisiaj, a ten ostatni mecz i ta ostatnia walka pokazuje, że szermierka jest nieprzewidywalna. Za to ją kochamy, ale też nienawidzimy.